Bliska i prosta, czy dla wszystkich, czy zawsze droga ta identyczna jest poprzez bramę. Szpaler wynagrodzona. Dlaczego, jeżeli piszesz wiersze od tak dawna, dlaczego tak mało twoich znajomych o tym wie? Skąd ja to, taki wniosek wysnuwam? Ano stąd, z tego wczorajszego posta na naszym portalu, kiedy dużo właśnie komentarzy było dodawanych na ten temat, że o, nie wiem, że on pisze wiersze. Nie, to zupełnie było jakby tak trochę inaczej. Piszę po to, żeby się, jak to się mówi, po roku wyspowiadać. Ale chcę obdarować to tych wszystkich, których lubię, szanuję, kocham, tęsknię za nimi. I to jest ta forma jakby tej mojej części dania komuś w ten sposób wyjątkowy. Nigdy nie szukałem tego, żeby zdobywać laury czy chwalić się poezją. Raczej trzymałem to, nawet wydając, cały nakład zabierałem po to, żeby móc rozsyłać moim bliskim i znajomym. A właśnie, tak jeszcze z ciekawości, bo te pierwsze tomiki miały tam nakład, mówiłeś, 2-3 egzemplarzy, a jak jest teraz? Oj, od czasów 2-3 egzemplarzy już przeszło. W ubiegłym roku lista była 260, chyba 3 czy 4 nazwiska, czyli to są osoby, które dostają ode mnie swój tomik w tak zwaną w rękę. Ale też muszę przeprosić tych wszystkich, bo jest tak, że ktoś ma swój tomik, ale jeszcze go nie odebrał, za co ja z góry przepraszam, bo no w trakcie gdzieś będę przekazywane, a takich osób mam przez tych kilka lat więcej, tak więc mam karton zapełniony jeszcze tym wszystkim, co muszę rozdawać, ale nadal nie były to na wolną sprzedaż. Ale nakład to jest jakiś określony z góry? Nie, znaczy najpierw myślę o kimś, komu bym chciał podarować swój tomik, i za przeproszenie, bo to już złe stwierdzenie, będzie trafiał na listę i według tej listy otrzymywał swój tomik. Czyli tych tomików kupić nie można na przykład? Nie, chyba żeby ktoś chciał sprzedać. W tym roku będzie po raz pierwszy taka możliwość. Robimy premierę. Też myślę, że tutaj w klubie w Tęczy, w Powiatowej Bibliotece Publicznej już będzie, ta poezja już będzie dla ogólnie dostępna dla wszystkich. Cała jakby całe zamieszanie z tym związane idzie w tą stronę, żeby jednak dać każdemu możliwość poznania mnie trochę z innej strony. A skąd się w ogóle tutaj wziąłeś na terenie Biblioteki Powiatowej w Turku? A to w ogóle takie fajne spotkanie. Akurat notabene, no znamy się ze starostą, gdzieś tam kiedyś pracowaliśmy razem, a który też odbiera swoją poezję, bo on jest już wiesz, na tej liście od chyba 20 lat, o ile ja dobrze pamiętam. I tak padło ostatnio, że biblioteka ma tutaj swój jakiś projekt. Ja bym był pod ten projekt jak najbardziej tak zwanie pasował. Pani dyrektor, no, cudowna kobieta, kilka razy rozmawialiśmy, okazało się, że nadajemy na tych samych falach razem, fajnie patrzymy na sztukę, trzeba po prostu tak otwierać się, bynajmniej i miasto, i powiat, i my wszyscy jesteśmy tego warci, tak więc czy to bym był ja, czy ktoś inny, myślę, że trzeba to robić dla innych, żeby potrafić się dzielić tym, co się tworzy.